Na końcu chciałbym dosłownie dwa zdania w obronie moich współpracowników. Ja jestem im wdzięczny za to, że tak dobrze pracują w tak ciężkich warunkach, za takie marne pieniądze. I dyskusja wielu się wypowiadała na ten temat, czy należy się przyznać nagrody dla pracowników, którzy dobrze pracują w urzędzie. To jest wielki skandal, czy po prostu jest to wyraz dobrej oceny ich pracy. Ja traktuję właśnie w taki to sposób. Te pieniądze nie wzięły się znikąd. To są pieniądze, które na przestrzeni roku z budżetu przeznaczonego na płace dla pracowników urzędu zostały wygospodarowane. Jak Państwo wiecie, pracownicy urzędu też chorują, też przebywają na długich zwolnieniach lekarskich i wtedy pensje im płaci ZUS, a powstają oszczędności w Funduszu Płac. I te nagrody właśnie, które przyznaję je zawsze na koniec roku, przyznaję właśnie z tych oszczędności, które powstały na przestrzeni roku. I dyskusja, czy 1000 zł, czy 2000 za dobrą pracę, to jest dużo, czy mało. Żeby uspokoić tych, którzy się tak niepokoją o mnie, powiem, że od 18 lat nie otrzymałem ani razu nagrody, bo takie jest prawo. I w tym roku również sobie nie przydzieliłem i jeżeli prawo się nie zmieni, będzie tak do końca mojej pracy w urzędzie, do końca mojej kadencji. Także bądźcie Państwo spokojni. Nagrody otrzymują ci, którzy naprawdę ciężko pracują, przyczyniając się do tego, że nasze miasto jest coraz piękniejsze, że się zmienia, że coraz więcej osób chce tu przyjeżdżać, nie tylko odpoczywać, ale również pracować. Dziękuję Państwu za uwagę.